To Federacja, czyli racja Federa, co dzisiaj? Sojusznicy i wrogowie. Kabriolet w kosmosie. A także Mateusz Janusz Morawiecki. Kierowniku! Zaczynamy od sukcesów na arenie międzynarodowej. Pojawiają się takie złośliwe głosy, że jedynym sąsiadem, z którym aktualnie nie jesteśmy skonfliktowani, jest Bałtyk. To oczywiście nieprawda, ponieważ po pierwsze coraz cieplej spogląda na nas Rosja, a to przecież sąsiad, a po drugie docierają do nas coraz bardziej niepokojące relacje oraz filmy z granicy polsko-bałtyckiej. Obrazy. Konflikt w rozkwicie. Wygląda więc na to, że jedynym sąsiadem, z którym nie jesteśmy skonfliktowani i który nie może się nas nachwalić, jest Rosja. Oczywiście te rozmaite starcia z Ukrainą, Izraelem, Stanami Zjednoczonymi, Francją, Niemcami i tak dalej wynikają z prostego faktu. Oni nas nie rozumieją. No bo jak można zrozumieć kraj, w stolicy którego stoi rosyjski Ił, restauracja z wietnamskim jedzeniem, postawiony przez palestyńskiego restauratora na działce odzyskanej przez wnuka przedwojennych właścicieli, który opowiada, że jego przodkowie byli rycerzami przedchorągiewnymi, dlatego też będzie na tej działce stawiać co chce. Może, tu cytat, postawić tam nawet tapczan i będzie bronić tapczana do upadłego, jak ten przodek chorągwi. My doskonale rozumiemy, że podczas próby rozebrania tego rosyjskiego Iła w centrum stolicy może wybuchnąć wojna. No ale ludzie latają w kosmos, a w Warszawie miesiącami nie dało się poderwać Iła, tak mógłby powiedzieć ktoś z zagranicy, co nie rozumie. My oczywiście nie rozumiemy także ich. Po co oni wysłali w kosmos kabriolet? Samochód, który podróżuje w kosmosie bez dachu. To w ogóle nie ma sensu. Poza tym, że my nie rozumiemy się ze światem Zachodu, są oczywiście i inne powody oziębiania relacji. Otóż wstaliśmy z kolan, na razie znajdujemy się w przykucu. To każdy z obserwacji wie, jak wygląda słowiański przykuc. No i będąc w tym przykucu, już zdołaliśmy odwrócić do góry nogami ustalony w zachodnim świecie porządek. Na przykład szkolnictwo wyższe. Harvard, Stanford, Cambridge, Oxford. To były uczelnie, które dotąd gwarantowały absolwentom wysokie stanowiska. My burzymy ten skostniały ład, bowiem prezesem Orlenu, spadkobiercy legendarnej marki CPN, dumy PRL-u, został Daniel Obajtek, były wójt gminy Pcim, od 4 lat mogący się szczycić tytułem magistra inżyniera uzyskanego w prywatnej wyższej szkole ochrony środowiska w Radomiu. Gaudiamus igitur, juven estum sumus. Czym w ogóle jest Orlen i czym pan prezes będzie kierował? Otóż jest największym producentem paliw, a także hot dogów w tej części Europy. Orlen sprzedaje 3 miliony hot dogów miesięcznie. Nic więc dziwnego, że każda władza żeruje na Orlenie. No to był ten stary premier, a nowy również usiłuje wmówić Polakom, że on też jest taki jak my wszyscy, że jest takim trochę chłopakiem z sąsiedztwa, a nie bogatym bankierem. Właściwie to chyba chce wmówić, że jest takim stereotypowym Januszem. Kto to jest Janusz?
Helena, zrób mnie tej kapuczyny. No i co robi premier w niedzielę? Oczywiście to samo co Janusz, czyli spożywa rosół z kluskami, ogląda Stocha, a wspomina Małysza. Pan Adam w ogóle był kłopotny, był przyczyną wielu kłótni małżeńskich, bo jak był jeden telewizor w domu, to trzeba było oglądać zawsze pana Adama. Pamiętam bardzo dokładnie te nie tak dawne czasy. No a tam leciał oczywiście jakiś jeszcze serial, nie wiem, Ema jak miłość załóżmy, czy jakiś inny serial, na pewno też bardzo dobry. No ale pan Adam był zawsze najważniejszy i takie sukcesy ogromne, które Polsce wtedy przysporzył takich sukcesów, to coś niezapomnianego. No teraz, jak zauważy każdy Janusz, to już nie jest to samo. Kiedyś to było, kurwa, kiedyś to było. Mały skakał, zawsze się oglądało w niedzielę, przy obiedzie, kurwa. Teraz dodają jakieś punkty, odejmują machloje, robią, kurwa. Już nie wiadomo, ile to czas skoczy, żeby wygrać, kurwa. Kiedyś, który skoczył najwięcej, to wygrywał, kurwa. Lubię boksowanie, lubię wyzwania. Jakbym dostał dobrą ofertę, to z chęcią bym się skusił i spróbował swoich sił w KSW na ringu. Jak Radosław Liszewski zaprezentuje się w klatce? To pytanie bez reszty pochłaniało w tym tygodniu opinię publiczną. Kolejne, równie zajmujące pytanie padło w sprawie prezesa PSL-u. Quiz. Gdzie Kosiniak-Kamysz ma tatuaż z koniczyną? Taki oto quiz przygotowało PSL. Nas dwa razy na quizy nie trzeba namawiać. A więc gdzie Władysław Kosiniak-Kamysz ma tatuaż i co on tam dokładnie sobie naskrobał? Odpowiedź A. Wielka kotwica opleciona koniczynowym bluszczem a la XIX-wieczny marynarz na klatce piersiowej. Odpowiedź B. Delikatny, botaniczny wzorek z ledwo widoczną koniczyną na lędźwiach, inspirowany dyskotekową, kobiecą modą z początku lat 2000. Oraz C. Hipsterski rękaw zdobiący całe przedramię z motywami koniczyny, kosy, Witosa, a także Janusza Piechocińskiego oraz Waldemara Pawlaka. No i to tyle na dziś. To była Federacja, czyli racja Federa, czyli moja racja. Jeżeli się podobało, to kciuki w górę. Tu macie ostatni odcinek Federacji do obejrzenia. Jeżeli przegapiliście, subskrybujcie. Do zobaczenia za tydzień.